Zagadka bulgoczącego hałasu. Ha, zbudowałaś! Uwielbiam nocowanki. Ja też, Rosie. Zawsze jest fajnie, kiedy zostajemy na noc u ciebie i Kicka. Tak, ponieważ wtedy mogę zrobić to. Czas na mleko. Mam je! Po walkach na poduszki chce mi się pić. Pić? Roślinki, prawie zapomnieliśmy, im też chce się pić. Chodźcie, dajmy im piciu. Przygotuj się, Kicek. Zobacz, to jest wąż. Ach, nie boję się wcale węży. Ja też nie. Okej, Kicek. Nie dobry wąż. Dobranoc. Dobranoc, Rosie. Wstydziłbyś się, Kicek. To nie byłem ja. Więc jeśli to nie Kicek, to skąd był ten hałas? Ten hałas jest zabawny. Zastanawiam się, co go robi. Hałas? Nie powiem, że nie zauważyłem. Może Rosie będzie wiedziała, skąd dochodzi ten hałas. Co to było? Ktoś jest przy drzwiach. Chodźmy, Rosie, zobaczmy, kto to jest. Kto tam? To tylko my. Cześć, dzióbek. Bruno, czy wy też słyszeliście ten hałas? Tak, zabawny, prawda? Cóż, ja nic nie słyszałem. Ten hałas! Zastanawiam się, co go robi. Nie wiem. Dowiedzmy się. Może to jest potwór? I ma 3 głowy. I 16 nóg. I fioletowe, i żółte włosy. La, 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 la. Już dobrze, dzióbek. Oni tylko udają. Nie musisz już się bać. Bać? Och nie. Nawet jeśli jest to potwór, mogę sprawdzić, że zniknie. Jeśli tylko zechcę, jestem tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy wam nic nie grozi. O, nic mi nie jest. Absolutnie nic. No, już dobrze, Bruno. Jest okej. Już w porządku. Hałas z całą pewnością dochodzi z zewnątrz. Myślę, że już kiedyś słyszałam podobny hałas. Może to burza? Ale nie jest pochmurno. Nie ma żadnych chmur. Albo deszczu. Och, uwielbiam burze. Im głośniej, tym lepiej. Ja nie. Burze są straszne. Ja nie boję się burzy. Nie boję się niczego. Dokąd poszedł dzióbek? Tu jesteś, dzióbek. Co ty robisz? Ja tylko sprawdzałem łóżko. Nie ma na to teraz czasu. Chodźmy na zewnątrz i dowiedzmy się, skąd dochodzi ten hałas. Może burza z piorunami jest pod ziemią? Nie sądzę, że burza tak potrafi, Bruno.
ale ziemia się trzęsie. Chodźmy to zbadać. Ja nie sądzę, że powinniśmy. Jest bardzo ciemno. Już nie jest. Ostatni na placu zabaw to burczący potwór. Potwór? Gdzie? Poczekajcie na mnie. To nie jest pora na zabawę. Słuchajcie, zwierzęta i trampolina wydają zabawne dźwięki. Może to jest to, co słyszeliśmy? Nie, oni nie robią takiego samego hałasu, ani tak głośnego. I znowu jest! Dziubek? Ups, nie zaraz ze mnie. Poślizgnąłem się. Co to za hałas? To z pewnością bulgoczący potwór. Brzmi dokładnie jak on. Zobaczmy, czy możemy podążać za hałasem i dowiedzieć się dokładnie, skąd pochodzi. Tędy. Nie bądź głuptaskiem, dzióbku. Hałas dochodzi stamtąd. Nie, zdecydowanie nie stamtąd. Chodźmy i zapytajmy dębiaka. On powinien wiedzieć, co robić. Zaczekajcie na mnie. Lubię mamuczki. To małe żołędzie robią ten hałas. Żołędzie nie są wystarczająco głośne, żeby robić taki hałas. Nie powodują też, że ziemia się trzęsie. I jak dębiakowi udaje się przy tym spać? Co? Gdzie? Kto? Witajcie. Co wy wszyscy tutaj robicie? Jest środek nocy. Nieznośny hałas nie daje nam spać i nie wiemy, skąd on się wydobywa. Myśleliśmy, że to burza z piorunami. Albo potwór! Ha! Nic nie słyszałeś? Nie. Opiszcie mi to. To chyba brzmiało coś jak to. Gul. Gul, gul, gul. Gul, 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 gul. Nie, to raczej idzie tak. Bo. I tak. Wow, Ola! Nie Ola, dębiak! Przepraszam bardzo, bardzo mi przykro. Przestań w końcu robić ten okropny hałas. Przepraszam, dzióbek, ale nie wiem jak. Brzmi zupełnie jak mój brzuszek, kiedy jestem głodny. To jest to. Korzenie dębiaka muszą hałasować. Chcecie się jeść czy pić, dębiaku? Cóż, nie padało już kilka dni, więc może moje stare korzenie chcą pić. Chodźcie wszyscy. Przynieśmy trochę wody dla dębiaka i dajmy mu się napić. Ups, przepraszam, dziubek. Wystarczy już, Bruno. Teraz moja kolej. Dziękuję wszystkim. Czuję się teraz o wiele lepiej i nie powinno być już więcej dziwnych hałasów, które nie pozwalają wam spać. A jeśli o tym mowa, czy wy nie powinniście dawno już być w łóżkach? Tak, lepiej już pójdziemy. Dobranoc, dębiaku. Dobranoc wszystkim. Rosie? Tak? Cieszę się, że nie mam bulgoczących korzeni. Mój brzuszek wystarczająco hałasuje. Ale gdybym miał korzenie, myślę, że wolałyby bananową kanapkę. Dobranoc, kicek. O nie! Ja
Chodźmy na bal świetlików. Biedny kicek. Przyniosłam ci coś do picia. A, głupie przeziębienie. Dzięki. A, czy możesz mi podać chusteczkę? Biedactwo. Chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to! Przykro mi, kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami. Nie! Wyzdrowiaj, Rosie! Nie zmieniaj, serio! Ciu! W dębiaku małe żołędzie są równie przejęte jak ja. To prawda, Olu. Z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików. Nigdy na nim nie były. Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili, gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. A my się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki? Ja! Ja! Bal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest. Tak jak mówiłem. Kicku, proszę wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest. Patrz, pokażę ci. Kicku. Chwila. O, ciekawe kto to taki. Cześć, Olu. Cześć, Rosie. A mam dla ciebie wiadomość od Zofii. O, cześć, kicku. Zofia mówi, a rozbłysną piękne światła, a ale nie wszyscy je zobaczą, czy coś takiego. Aha, dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo. Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki, Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pa, kicku. Idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosie mówiła... Wiem, ale nic mi nie jest. I zaraz to wszystkim udowodnię. No dobra. No to chodź. Ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików. Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż, i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko, stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. Kicek źle się czuje. Weź go stąd! Spokojnie, dzióbku. Możemy się zarazić cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików. To z
zwykłe przeziębienie. Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienia. Dalej, dalej, głupie liście, głupie. Oj. Wszystko w porządku? Nie martw się, Kicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja... Ale to nie twoja wina. Chciałem się przejść, ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy. Nie ma szans, żebym poszedł na bal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Zofia mogłaby je zobaczyć. Kicku, masz rację. Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję. Nigdy nie zobaczę balu świetlików, ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Bal świetlików, bal świetlików, bal, bal, bal! Świeci, świeci, bal, bal, świeci, bal! Gdzie one są? Przybądźcie! Za chwilę tu będą! Czekaj na mój znak, Dzióbku. Dobrze? Aha. Teraz, leć! Chodźcie tędy. Za mną! Ojej! Rosie, czy to były... Świetliki? Tak, chodź zobaczyć, są wspaniałe! Ale super! Idziemy! Dzięki, Rosie, jesteś cudowna! Dobrze, Dzióbku, następny przystanek. Twój plan zadziałał. Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. O, widziałam już wiele cudów, a teraz, dzięki wam, widzę kolejny. Kicku, dlaczego muszę leżeć w łóżku? Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym podopiecznym, co? Nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję, Kicku. O! Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz? Ja też nie jestem dobrą podopieczną. No!